Siemanko, ja Was witam bardzo serdecznie na naszym kanale, gdzie razem z Wami wspólnie rozpakujemy nowego iPhone'a X. Ale jednak zanim do tego przejdziemy, ważna informacja. Jeśli jeszcze dziś, 3 listopada do godziny 23.59 złożysz zamówienie na iPhone'a X, otrzymasz od nas voucher o wartości 100 zł, który posłuży na zakup produktów Apple w naszym sklepie. A warunkami otrzymania tego vouchera po pierwsze jest zasubskrybowanie naszego kanału na YouTube, i podczas składania zamówienia w pole uwagi wpisanie swojego niku z YouTube'a według schematu, który wyświetli Wam się w tym miejscu. Takich akcji będziemy organizować więcej dla naszych stałych subskrybentów, dlatego też zachęcam do śledzenia nas na bieżąco. Ale nie przedłużajmy, jak na unboxing przystało, sprawdźmy, jak prezentuje się sam telefon zaraz po wyciągnięciu z tego ładnego pudełka. No, folię możemy wyrzucić, nie będzie nam ona potrzebna. Nie wiem jak Wy, ale dla mnie to jest emocjonujące wydarzenie, ponieważ osobiście bardzo czekałem na ten model. No jest, piękny, wspaniały iPhone X. Ale zapytacie mnie, Chris, dlaczego nie wyciągasz wszystkiego z pudełka? Już Wam tłumaczę. W następnym materiale przeprowadzimy recenzję tego modelu, a Was zachęcam do komentowania, na jakie testy mamy postawić największy nacisk. Ok, pudełko dajemy na bok, ponieważ teraz następuje chwila, którą uwielbiam najbardziej, czyli ściągnięcie folii z nowego sprzętu. I tak, moi drodzy, pierwsze uruchomienie iPhone'a X. Jakości wyświetlacza nie ujrzymy podczas włączania się sprzętu, ale wrócimy do tego później, ponieważ jest to wisienka na torcie w tym modelu. Z przodu, jak widzicie, nie znajdziemy już klasycznego przycisku. Korpus urządzenia wykonany został ze stali nierdzewnej. Dolna krawędź zawiera złącze Lightning, głośnik oraz mikrofon. Lewa strona zawiera znany nam przycisk wyciszania oraz przyciski głośności. Tył urządzenia jest teraz szklany i wygląda świetnie. Masa tego telefonu jest odczuwalna, ale na plus. Bardzo dobrze leży w dłoni. Próby wyginania potwierdzają solidne wykonanie oraz spasowanie urządzenia. Słuchajcie, dopiero po konfiguracji tego urządzenia jestem w stanie podzielić się opinią na temat tego wyświetlacza, który, nie ukrywajmy, gra tutaj pierwsze skrzypce. Jest to pierwszy taki wyświetlacz w historii iPhone'a. Dla przypomnienia, Retina Super HD o przekątnej ekranu 5,8 cala. Dodatkowo sam telefon bardzo dobrze leży w dłoni i pozwolę sobie tutaj użyć słowa i nie wstydzę się go. Czuć tutaj prestiżowe wykonanie, które jest tu na najwyższym poziomie. Pierwsze wrażenia za nami, jakość jakością, ale mnie ciekawi, jak wypadnie w codziennym użytkowaniu. I jest tutaj funkcja, która bardzo mnie interesuje. Mianowicie chodzi o Face ID, czyli detekcja naszej twarzy, która posłuży do odblokowania naszego telefonu, bo pamiętajmy, ten model nie posiada czytnika linii papilarnych. I spróbujemy tą funkcję oszukać, ale w taki sposób, którego jeszcze nigdzie nie było. Ale pozostawiam Wam to jako tajemnicę przyszłego odcinka, dlatego też zapraszam Was do śledzenia nas na bieżąco. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale związanym właśnie z iPhone'em X.